Dobra panowie, mamy lato, jest fajnie, jest dobrze, jest moc w nogach. Przepraszam, że nie wrzuciłem jeszcze materiału na temat Fundride, na temat jazdy charytatywnej w styczniu 2018. Odzew był niesamowity z tego, co zauważyłem. Kilkadziesiąt osób napisało, że byłoby chętne na taką jazdę. Oczywiście kilkadziesiąt osób nie przyjedzie, to ja sobie czas dawać z tego sprawę, że wiele osób, które po prostu wyrażają jakąś tam chęć przyjazdu tutaj, to się wykruszy, ale na pewno to zrobimy. To obiecuję. Na pewno to zrobimy. Jeszcze nie wiem jak. Raczej nie zrobimy tego z campermanem, bo będzie za dużo osób, bo oprócz tego dojdą jeszcze osoby z Nowej Zelandii, więc prawdopodobnie będzie to duża akcja charytatywna zarówno w Nowej Zelandii, jak i w Polsce, jeżeli się uda. Na dniach postaram się nagrać albo wrzucić jakiś dłuższy materiał, plus utworzę grupę na Facebooku, gdzie można by było po prostu dodać wszystkie osoby, które rzeczywiście będą tym zainteresowane jakoś konkretnie. Odezwało się też kilka osób, które jest chętne na to, żeby pomóc. Niekoniecznie przyjechać, ale po prostu pomóc na miejscu w Polsce, bo no ja niestety do Polski się nie wybieram w najbliższym czasie i się nie wybiorę. Więc jak mówię, na najbliższych dniach to ogarnę i wam rzucę. Jest jeszcze dużo czasu. Do końca grudnia tak w zasadzie sobie daję czas na to, żeby powoli sprawdzić, jakie są w ogóle opcje na to, co robić. W styczniu, od stycznia do marca zacznę ogarniać konkretnie, jak to będzie wyglądało. Budować stronę i tak dalej, i tak dalej. A od marca do lipca szukać sponsorów, od lipca już ruszyć z konkretną promocją. Tak to mniej więcej wygląda. Jak to wyjdzie, zobaczymy. A tymczasem dobiegłem sobie z domu, tutaj jest 10 km, to jest w ogóle miejsce, w którym zaczyna się Hilary Trail. Tam jest miejscowość, która się nazywa wdzięcznie Chuja. Hej.